Witamy serdecznie i zapraszamy. To kolejny koncert z cyklu Spełnione nadzieje melomanów. To koncert, a bardziej cykl koncertów zorganizowany przez Stowarzyszenie Jazzowe Melomani oraz Radio Łódź. Spełnione nadzieje melomanów to koncerty online, podczas których występują laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszego łódzkiego jazzmena oraz Grand Prix w kategorii Nadzieja Melomanów. Te nagrody przyznawane są podczas wielkiej gali jazzowej Grand Prix Jazz Melomani co roku. Nasze transmisje można oglądać zawsze w poniedziałki o 18:00. Jest premiera na stronach www.intv.pl, radio.pl, nasz kanał YouTube'owy polecam, albo na stronie jazz-melomani.pl. Kolejny koncert, jak zapowiedziałem, obok mnie już Witek Janiak. Cześć Witku. Witam, dzień dobry. Nadzieja melomanów spełniona. Dwukrotnie byłeś laureatem. Pamiętasz, w którym roku, to takie tradycyjne pytanie na rozgrzewkę, w którym roku byłeś laureatem? Nie pamiętam. A to ja mogę ci przypomnieć. 10 i 14, tak? Dobrze mówię? 14. 10 i 14? Nie, a nie, jesteś pewny? Nie jestem właśnie. A ja myślę, że to było w 2009, za 2008 rok. Trochę wcześniej, wiesz. 10-9 to już się pomału tak, wiesz, tam zatraca. No, ale to wszystko, był taki, nie? Czas, kiedy z pewnym zespołem tak naprawdę grałeś. Ta pierwsza nagroda to była za stworzenie tego zespołu i zagranie muzyki. Z jakim zespołem, to pamiętasz? Witold Janiak, May Street Quartet. Tak jest, tak jest. Płyta była... Czyli Michał, wiesz, Kobojek, dobry czas dla ciebie, Marcin, tak? Błasiak, Emil Waluchowski. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie, panowie. A ta druga nagroda, to już była solo nagroda, za co, pamiętasz? Jaki to był dla ciebie okres twórczy? To była Cinema Meets Jazz, z tego co kojarzę, nagrane w trio. Natomiast ja powiem na przykład, że takie to hasło, nie, spełnione nadzieje melomanów, to jest takie strasznie odpowiedzialne, bo to jakby tak trochę człowieka ustawia już w ogóle w takiej pozycji, że o, proszę, nie? A ja się tak wcale nie czuję. Nawet pod twoją nagrodę? Krępuje mnie to okrutnie. To może od razu powiem. Ja pamiętam, jak Namysłowski kiedyś w ogóle mówił o tym, że właśnie, że jak dostajesz jakąś taką nagrodę w ogóle typu za całokształt, to jest takie wrażenie, że już tam to pudełko z tobą to już jest zamknięte. Że już nie, to co chciałem powiedzieć, nie? I zacząłem, Witku, to jest zawsze tak, nie, że ja się otwiera wypiłem, się, zamykając pewien okres, otwiera się kolejny. Dostając nagrodę, otwiera się kolejny i zawsze tak to, myślę, też traktowałeś również ty, prawda? No to jest dobre podejście. No. Zamykając no wiesz, jeden okres, masz do czego dążyć, kolejny. Bo dzisiaj wystąpisz na przykład z Michałem Kobojkiem, on trzykrotnie odbierał, z tego co pamiętam. No to wiesz, jeszcze jedna nagroda cię czeka przynajmniej, żeby mu dorównać, wiesz. Kurde, ale kto dorówna Kobojkowi, no daj spokój. Z Przemkiem Kuczyńskim też dzisiaj wystąpisz, kolejnym spełnionym melomanem, a z nimi już rozmawiałem, miałem taką okazję, już tu grali. No odsyłam wszystkich oglądających i słuchających do odcinków poprzednich, tam się znajdują te rozmowy. A Witka Janiaka teraz przepytam, jak to jest po latach. Już powiedziałeś, jak traktujesz to spełnienie, że jesteś spełnioną nadzieją melomanów, ale czy nagrody w ogóle pomagają według ciebie? No na pewno pomagają. To jest takie, wiesz, poklepanie po plecach na zasadzie, że no, podążasz w kierunku, który ludzie widzą, że jest, dają ci sygnał, ludzie, którzy jakby są autorytetem, dają ci sygnał, że ten kierunek jest właściwy, więc no, to jest gigantyczna sprawa, co tutaj dużo mówić. No. A ty obrałeś sobie ten kierunek właśnie lata temu, by ci już nie wytykać tych lat spędzonych na scenie. Jesteś konsekwentny moim zdaniem. Kurczę, tak tych lat spędzonych na scenie wbrew pozorom to nie jest za dużo, bo z mojego wieku mogłoby wynikać coś innego, ale na tej scenie nie liczyłem tego nigdy, ale tak na dobrą sprawę to ja miałem chyba, nie wiem, już tak zdrowo po 30 w ogóle zacząłem się bawić. Witek, bo ty dużo sprawy, rzeczy, nie? Robisz obok jakby, nie mówiąc, że jesteś wykładowcą, że uczysz młodzież i tak dalej. Dużo czasu ci to zajmuje. Poza tym no, mamy świadomość i myślę, że wszyscy oglądający i słuchający też mają świadomość. No, bywają różne lata, a pandemia jest tego znakomitym, ekstremalnym przykładem, że po prostu nic się nie dzieje. Nie grasz, nic nie robisz, prawda? Albo czasami potrzebujesz zebrać myśli. Kurczę, to znaczy to na pewno jakby ty tak miałeś, wielokrotnie moim zdaniem. Szczególnie ten pierwszy w ogóle moment faktycznie pandemii był taki na pozbieranie. W ogóle się to nie tylko jakby muzycy, ale to wszyscy chyba z nas mieli taki w ogóle moment, że tak w jakimś tam znaczeniu życie staje ci przed oczami trochę.
Natomiast jakby... To dobrze, że ci stanęło to przed oczyma, bo, znaczy, bo powrócę do pytania. Ukierunkowałeś się i jesteś konsekwentny, tak czy inaczej, bez względu jak traktujesz te lata na scenie. To jak to jest z tobą? Wiesz co, to tak trudno jakby trochę, łatwo, mam wrażenie, zadaje się takie pytania, sam zadaję takie pytania czasami, natomiast trudno się odpowiada w ogóle, bo to wymaga jakby, odpowiedź na takie pytanie wymaga określenia się jako człowieka, który jakby zamknął jakiś etap, który jakby uważa, że coś w życiu dokonał, a ja mam takie wrażenie właśnie, że jeszcze jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia i jeszcze jakby mnóstwo pomysłów po głowie mi chodzi i gdzieś tam próbuję je realizować, ale cały czas mam wrażenie, że to jeszcze jest daleko bardzo. To dobre masz wrażenie, bo to oznacza, że masz do czego dążyć, masz czego poszukiwać. Natomiast w pewnej estetyce jazzu jesteś osadzony i wydaje mi się, że dobrze się w tym czujesz. Nie starasz się już jakby kroczyć ścieżkami obok. Wiesz, że to jest twój nurt, tak? Tylko wyszukujesz jakby materiału, który cię interesuje. Znaczy w ogóle faktycznie jakby na bazie w ogóle samego jazzu jest jakby tyle on ma, potrafi mieć tyle odcieni w ogóle, że faktycznie jest coś takiego, jak zauważysz te odcienie, to chciałbyś przynajmniej spróbować części z nich. Ja miałem, no, ten organy Hammonda są w ogóle jedną z wielu w ogóle takich sytuacji, gdzie bym chciał zobaczyć, jak to jest w ogóle. Ten napisany przeze mnie muzykal, który łączył elementy jazzu z elementami muzyki ludowej, też był takim czymś, co eksplorowało jakieś takie ciekawe elementy. Ale takich elementów jest znacznie więcej. Wczoraj na koncercie w Radiu Łódź, wieńczącym Festiwal Czterech Kultur, przygotowanym przeze mnie, grałem także na przykład, nie wiem, z Markiem Kądzielą duet, który był dla mnie strasznie jakiś taki ważny w ogóle i też jakby dotykał takiego miejsca w jazzie, które jakby raz, że nie jest łatwo dotknąć, a dwa, że jest strasznie trudne, więc jakby to było strasznie też interesujące. No, tam było mnóstwo, graliśmy między innymi muzykę Pendereckiego, Kaczmarka, Namysłowskiego. To było też w ogóle, to był przekrój taki, właśnie ten wczorajszy koncert, który jakby o mnie mówi najwięcej. Okej, wybiegasz troszeczkę jakby przed pytania, ale okej, zgadzam się na to, bo projekty jakieś oryginalne, wyjątkowe też chciałem cię spytać, że masz takie momenty i podejmujesz się gdzieś obok, ale kiedy już traktujemy sprawy jazzowo, Witku, no to gdybym miał stwierdzić, czy pójść na koncert Witka Jeniaka, bym powiedział, idę, bo wiem, co zagra, wiem, jak zagra, tak? Zaskoczy mnie improwizacjami, ale wiem, w jakim kierunku pójdzie to wszystko, tak? Jestem jakby też bezpieczny, bo mam ten punkt osadzenia jako słuchacz. Ty też, moim zdaniem, masz już w jazzie ten punkt osadzenia. Kurczę, wiesz, tak jakby, jak miałbym być szczery, to na przykład wydaje będziesz mi się... Będziesz się bronił przed tym, tak? Wiesz co, to znaczy nie, będę próbował udowodnić, że... Proszę. Znaczy nie teraz, nie? Tylko później. Okay. Będę próbował udowodnić, że mimo, że nazwisko jest to samo, to jakby no, na pewno będę się starał faktycznie zaskoczyć, to na pewno. Dobrze. To jak się zmieniasz, Chyba wszyscy przez te tak wszystkie mają. Lata? Wydaje mi się, że wszyscy muzycy jazzowi w ogóle mają coś takiego, że za każdym razem, jak wychodzą na scenę, to jednak gdzieś tam w ogóle wydaje ci się, że kurczę, ktoś przed drugi raz... No to możesz zagrać tak samo, bo to powiedzmy, że jakoś się będzie zgadzać, ale zawsze chcesz jakby no pokazać, że jednak coś się zmieniło do ostatniego czasu. Nie? Jak byś ocenił Witka Janiaka kiedyś i dzisiaj? Jak się zmieniasz? No ale to takie jest osobiste pytanie. A dobra, odpowiem pod warunkiem, że odwrócę to pytanie. Odwracaj to pytanie. Ja cię pytałem, jak się zmieniać jako artystę, aczkolwiek to też możesz potraktować bardzo osobiście. Tak. Kurczę, no to każdy by chciał odpowiedzieć na ten temat, że ta zmiana wystąpiła w kierunku, wiesz, pogłębienia wyrazu artystycznego, nie? To mądre, każdy by tak chciał by to powiedzieć. Tak, na czynniki pierwsze. Czy tak jest, no to tam, że tak powiem, ci, którzy na koncerty chodzą, to pewno by mieli więcej do powiedzenia. No ja bym tak strasznie chciał. Okej. Jest kilka pytań od internautów, zawsze je zadajemy i tobie też. I to jest dobry moment, żeby w takim razie ciebie spytać, co tak naprawdę pozwala poczuć satysfakcję muzykowi, tobie konkretnie. Tak. Ja bym inaczej mu odpowiedział trochę. Skoro na to... narzekałeś, że moje pytania są trudne, to proszę, masz. No ale kurczę, pytania są zawsze w porządku, to trzeba się zmierzyć z odpowiedzią, nie?
Jeszcze raz sobie przypomnij pytanie. Co sprawia satysfakcję? Satysfakcję jako muzykowi tam było, nie? Wiesz co, chyba to samo, bo to jak człowiek odczuwa w życiu satysfakcję, ma tylko taki banał. O Jezu, jakie to będzie okrutne. Przepraszam wszystkich. Jak sprawia ci w życiu satysfakcję jakby takie istnienie jako po prostu taki tam koleś, to w muzyce tą satysfakcję też znajdziesz. A jeśli w takim codziennym życiu w ogóle tej satysfakcji jak już nie znajdujesz, to będziesz tą muzyką starał się tam wszystkim udowodnić coś. Na przykład, że jesteś fajny albo że tam coś, nie? A jakby jak ta satysfakcja powinna się pojawiać w ogóle, to jest no straszny truizm, nie? O matko. Ale z drugiej strony no, ja mam też coś takiego, że część tych truizmów... Ale uśmiechasz się, czyli masz dystans nawet znaczy, do tego, co mówisz, bo wiesz. Po latach część tych truizmów w ogóle do człowieka wraca w ogóle i one mają zupełnie inne znaczenie. Okazuje się, że są dużo głębsze niż się człowiekowi wydawało wtedy, nie? Musisz dojrzeć do tego, żeby odnaleźć w tym sens, nie? To mi się tak wydaje. A to wszystko się łączy z następnymi pytaniami. Ja to w ogóle połączę teraz dwa pytania w jednym, wiesz, i będzie fajna kontynuacja, bo jest jedno pytanie, jak wyobrażałeś sobie w ogóle pracę muzyka, nie tylko tworzenie muzyki, kiedyś tam na początku i tak dalej. No i co jest po latach z tym wyobrażeniem, rozumiesz? Jak na to dzisiaj patrzysz? Co, ja to miałem tak, nie, że jak się zacząłem uczyć na fortepianie grać, miałem 15 lat, czyli bardzo, bardzo późno. Później poszedłem na studia, tam od wszystkich byłem starszy i miałem, kurde, 5 lat w ogóle okrutnych ciśnień, takich w ogóle, że wszyscy są lepsi, młodsi, piękniejsi i tak dalej. Te ostatnie ciśnienia zostały do dnia dzisiejszego. Natomiast ja sobie wyobrażałem, że ja skończę studia klasyczne i ja przyjdę tam do tej szkoły mojej w Kaliszu, z którego pochodzę, i ja tam będę uczył albo tam akompaniował. Mi się to wydawało spełnieniem marzeń wtedy. I powiem szczerze, że jakby no, życie mnie zaskoczyło w ogóle w takim stopniu, że to jakby trudno mówić o tym, nie? Ja siebie nigdy... Douczysz, ja się tylko że nie w Kaliszu. Zdarza mi się fakt, no. Natomiast jakby to jest zupełnie coś innego jakby faktycznie, nie? Że to można podobnie nazwać, ale jakby życie mnie zaskoczyło tak okrutnie w ogóle, jakby tym, jakby tą ilością prezentów, które od niego dostałem, że to jest trudno w ogóle jakby o tym mówić, może coś zagrać ewentualnie. No tak, za moment będziecie grać tutaj, ale to też już powoli możemy potraktować jako... Może nie lekcje dla młodych ludzi, którzy dopiero teraz zaczynają, ale jakieś wskazówki tutaj zaczynamy im dawać. A ty jesteś tak czy inaczej wykładowcą. A co pierwsze jest, co pierwsze mówisz w ogóle młodemu człowiekowi, który przychodzi do ciebie na zajęcia? Co dla ciebie jest najważniejsze? Wiesz co, jest coś takiego, czy ktoś po prostu chce i czuje, że powinien to robić, nie? Sam musi wiedzieć. Moim zdaniem w ogóle jakby... Taki jakiś, nie wiem, potencjał jakby tak w szerokim znaczeniu techniczny w ogóle tego, co człowiek prezentuje w ogóle grając na instrumencie, to jest w ogóle, nie chciałbym powiedzieć kompletnie nieistotne, ale strasznie w ogóle mało znaczące, bo już jakby w jakiejś tam karierze, że tak powiem, pedagogicznej zauważyłem, że zdarzają się też naprawdę niesłychane cuda w ogóle, jak komuś naprawdę na tym zależy. Tylko co to znaczy to zależy, to my, wykładowcy, powinniśmy pomóc tym ludziom na to pytanie odpowiedzieć. Co to znaczy, że mi zależy na tym, że ja chcę grać, nie? Bo to nie znaczy, że ja teraz przyjdę i tutaj sobie coś poplumkam, tylko że to jest jakby obranie drogi, która jest generalnie no, dosyć taka niewdzięczna, ale uczy wielu bardzo fajnych rzeczy. Uczy jakby w ogóle granie na instrumencie, a jakby zgłębianie jakiegoś takiego mistrzowskiego poziomu, cokolwiek by to miało znaczyć, jest związane z dużym wysiłkiem, z odmawianiem sobie niektórych rzeczy, ale w zamian dostajesz na przykład coś takiego jak umiejętność obcowania z samym sobą. Jesteś ten instrument i no i co? I musisz coś działać. A druga rzecz bardzo fajna to uczy takiej odpowiedzialności na zasadzie, że kurczę, jak nie nadrobisz czegoś w jeden, dwa dni, jeśli nie będziesz pracować w ogóle przez tam pół roku czy przez większy okres czasu, to na ten koncert, chociażby to był popis w szkole czy tam coś takiego, czy jam session czy coś takiego, to tam wykonasz tyle, ile zrobiłeś tutaj. No zobacz, nie? Jakie fantastyczne pokłady, że tak powiem, człowieczeństwa to w nas budzi. Jest też trzecia rzecz, Witku, skoro spotykasz się z tą młodzieżą, musisz przyznać, zdarzają się jednostki bardzo kreatywne, wpływające też na drugiego człowieka, na ciebie również?
Wiesz co? Czy ta młodzież na ciebie tak to, ja wpływa? Inspiruje cię? Nie spotkałem jakby młodego człowieka, który nie byłby kreatywny. To jest pierwsza sprawa. A druga to jest taka, że Steve Jobs kiedyś podobno powiedział, że nie po to zatrudniamy kreatywnych ludzi, żeby im mówić, co oni mają robić, tylko żeby oni nam powiedzieli. I ja powiem szczerze, że jakby trochę, no wszyscy, z którymi wczoraj grałem, byli ode mnie młodsi. I ja tak gdzieś tam, no teraz już wyciągnął ze mnie. Że po kolei troszeczkę na to liczyłem, że oni coś ze mnie wyciągną. I mam nadzieję, że to, co oni ze mnie wyciągnęli, znaczy nie tylko wczoraj oczywiście, jasne, nie, ale w ogóle... Podajesz to jako przykład. A czego tak no naprawdę? No wszyscy są, no tak, ci tam to nie są. No to poczekaj, zaraz, ich przedstawimy, już będą chodzić. Jeszcze tylko dopytam, a czego tak naprawdę, na przykład konkretnie możesz nazwać, ciebie nauczył ktoś z tej młodzieży? Spokojnie, mamy czas. Poproszę o kawę, tak? Nie, to się musi dać nazwać przecież. Nie? No, ja też tak myślę. Czego konkretnie? Jak powiedziałeś, łatwo się zadaje pytania, więc dlatego ja tutaj siedzę. No wcale nie tak łatwo, wiemy wszyscy. Przede wszystkim jakby takiego umiejętności jakby uelastyczniania swojego języka w kontakcie z drugim człowiekiem. Bo świat, że tak powiem, ludzi młodych jest przeokrutnie różny od tego, który ja znam i od którego, który jakby dla mnie jest jakiś taki naturalny. Ale mnie się to podoba, bo mnie to do jakiejś aktywności takiej intelektualnej wzmaga w ogóle przeokrutnie. No ale na takiej jakby bardziej kanwie, już powiedzmy takiej tutaj gdzieś fizycznej bardziej, nazwijmy to fizycznej, no to jest jakby oni słuchają innej muzyki, oni ich ciągnie do innej muzyki, do innego rodzaju aktywności, w związku z czym oni to filtrują i pokazują później jakby poprzez siebie. I to często poprzez swoje granie, ale nie tylko, nie poprzez jakby taki konglomerat rzeczy, w których jakby siedzą. Granie na przykład z takimi rzeczami, z takimi ludźmi, ale nawet jakby rozmowa z nimi albo jakieś tam, nie wiem, uczenie czy coś powoduje, że ja też tym nasiąkam. Nasiąkam rzeczami, którym bym nie nasiąkł, jakbym nie próbował jakby podejrzeć. To jest na tej zasadzie, wiesz, tak wchodzisz na przykład, ja na przykład nie lubię wchodzić do sklepów z płytami, dlatego, że wchodzę zawsze w te same półki. A tutaj na przykład dużo bardziej wolę, jak ktoś mi coś zaproponuje, bo wtedy to są rzeczy, których bym w życiu nie wpadł na to. Nie? To ja powiem tylko młodzieży coś. Droga młodzieży, jak spotkacie na swojej drodze Witka Janiaka, profesora Witka Janiaka, to pamiętajcie, to spełniona nadzieja melomanów, bo może nie wiecie. Niech przestrach będzie większy, wiesz, lekcją z tobą. Nie? Niech by nie był, no. To teraz się umówmy, że ja przypomnę, cóż to za koncert. Ty przedstawisz skład. No i co? I zaczynacie, tak? Stowarzyszenie Jazzowe Melomani i Radio Łódź zapraszają na kolejny koncert z cyklu Spełnione nadzieje melomanów. Przypomnę, że to cykl koncertów dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. I można nas oglądać na stronach jazz-melomani.pl, radiołódź.pl, nasz kanał YouTube'owy polecam, i intv.pl. A dzisiaj Witek Janiak i Michał Kobojek na saksofonie. Oraz Przemuś Kuczyński na bębenkach. Przemuś, bardzo proszę, zapraszamy panowie.